Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Opinia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa kortów tenisowych z zadaszeniem i budowa boiska sportowego wraz z zapleczem przy ulicy Zarzecze 124A, druk numer 224. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa kortów tenisowych z zadaszeniem i budowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarnego i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Zarzeczy 124 w Krakowie na działkach numer 270x242, 270x137, 270x140, 270x83. Obręb 6 Krowodza. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie z prośbą o wydanie opinii zwrócił się Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego? Pozytywna. Dziękuję. Opinia Komisji Sportu? Pozytywna. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Ja mam pierwsze pytanie. Na komisji nie uzyskałem takiej odpowiedzi. Czy komuś z Państwa znana jest przewidywana nawierzchnia tego boiska sportowego do piłki nożnej? Czy to ma być sztuczna, czy ma być zachowana gwiazda? Z dokumentacji to nie wynika. Na przeglądzie był kolega. Nie ma tam. Nic nie było mówione na ten temat. Nie mamy takiej wiedzy na dzień dzisiejszy. Znaczy, mogę to co powiedzieć jako członek również zarządu klubu Brunowianka, że jeżeli będą na to pieniądze, jest alternatywa, że być może, że będzie sztuczna, ale to na etapie projektowania nie jest. Najwyżej się, jeśli będą pieniądze, się to projektuje, a my chcemy to projektować. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Ja chciałbym kontynuować, jeśli mogę. Chciałbym ponowić pytanie, które zadałem podczas wczorajszej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, razem skierowane jakby do wszystkich Państwa radnych. Czy widzą Państwo jakiekolwiek negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji? Jeżeli mam powiedzieć w imieniu zarządu, to nie przewidujemy takiego złego oddziaływania na środowisko. Komisje też zaopiniowały pozytywnie tyle tej kwestii. Rozumiem. Jeśli mogę jeszcze chciałem skończyć myśl. No, w związku z odmiennym od popularnej wizytki trybem powiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w Krakowie jest to obwieszczenie i strona internetowa miejska, zdecydowana większość właścicieli działek sąsiednich czy sąsiadujących z planowanym zamierzem inwestycyjnym nic o nim nie wiedziała. Po konsultacjach z liczną grupą mieszkańców pozwalam sobie złożyć poprawkę do druku 224 z prośbą do Państwa radnych o jej poparcie. Chciałbym podkreślić, iż negatywna na tym etapie opinia Rady Dzielnicy w żaden sposób nie zatrzymuje procedury wydania decyzji administracyjnej, możliwi jednak reprezentowanie przez radnych interesów mieszkańców podczas spotkania konsultacyjnego z udziałem inwestora i inspektora Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, prowadzącego to postępowanie. Jak wskazuje praktyka, w wielu przypadkach takie spotkanie kończy się ugodą, co pozwala na zaspokojenie interesu społecznego, jak i bezkonfliktową realizację danej inwestycji. I jeszcze raz bardzo Państwa proszę o umożliwienie Radzie Ochrony Interesów Mieszkańców. W tym miejscu chciałem złożyć wniosek o wprowadzenie poprawki. Ponieważ zarząd musi się zapoznać z tą poprawką, w związku z czym zrobimy 10 minut przerwy. Mogę, bo mieszkańcy, którzy będą chcieli, może uzupełnić tę argumentację, którą użyłem. To dyskusja trwa. Jeżeli chodzi o to, zrobimy przerwę i zapoznamy się. Czyli rozumiem, że po przerwie jeszcze będzie można. Tak, jest, oczywiście. Teraz dyskusja i zrobimy przerwę i zarząd się zbierze i ustosunkuje się do tego pisania. Czy ktoś
z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Do Państwa. No właśnie, ja chciałem postawić pytanie dla tego Quirinego o potencjalne zagrożenia wynikające z tej inwestycji. Nie tylko skierować się tutaj do radnych, ale też do Państwa mieszkańców, bo ja muszę zorganizować część Państwa właśnie w tej sprawie przyszłej. Chcieliby się te argumenty przeciwpodpać. Czy one są zawarte w treści uzasadnienia do poprawki, więc ja je mogę odczytać? Jak Państwo uważacie? Znaczy tak by Pan odczytał, bo wtedy wszyscy będziemy wiedzieć, co chodzi. Więc tak, w paragrafie pierwszym skreśla się słowo pozytywnie, chodzi o opinię, i w to miejsce dodaje się słowo negatywnie. Punkt drugi, zmienia się treść paragrafu drugiego na następującą. Uzasadnienie opinii. Rozumiejąc doniosłą rolę społeczną z szeroko rozumianego sportu i rekreacji, w tym klubu sportowego Bronowianka, jednoznaczne negatywne stanowisko właścicieli, wieczystych użytkowników działek bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją objętą wnioskiem uzasadnia się następująco. Będą podpunkty. Należy się spodziewać zwiększenia natężenia indywidualnego i mikrobusowego ruchu kołowego na osiedlowych ulicach, jak i wewnętrznych ciągach jezdnych, które już obecnie przenoszą znacznie większy ruch niż ten zakładany przez projektantów. Druga sprawa. Brak planu obsługi parkingowej pojazdów osób, które miałyby korzystać z usług projektowanych obiektów. Trzecia. Budowa boiska sportowego wraz ze sztucznym oświetleniem spowoduje jego użytkowanie w porze wieczorowej, a więc w porze dnia przeznaczenie na odpoczynek, wydłużając aktualną uciążliwość, jak hałas, śmieci czy przekleństwa, jaką stanowi dla mieszkańców sąsiedztwo boiska treningowego. Czwarta. Bliskie sąsiedztwo 12-metrowych słupów oświetleniowych, które włączone po zmroku będą skutecznie operować w pomieszczeniach szeregu budynków mieszkalnych. Piąta. Budowa zadaszenia nad kortami tenisowymi stwarza zagrożenie pogorszenia się dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Szósta. Obawa przed pogorszeniem warunków zamieszkania, w tym odpoczynku popołudniowego, weekendowego oraz świątecznego. Siódma. Istnieje uzasadniona groźba, że sąsiedztwo i funkcjonowanie planowanych do realizacji obiektów spowoduje obniżenie wartości nieruchomości i działek położonych w zasięgu oddziaływania tych obiektów. Reasumując, planowane zamierzenie inwestycji nie stanowi istotne zagrożenie dla warunków życia mieszkańców osiedla Widok za Rzeczą w sposób jednoznaczny przyczyniając się do pogorszenia tych warunków. Powyższe przesłanki wypełniają zapisy artykułu 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz artykułu 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane w zakresie poszanowania i ochrony interesów osób trzecich. Punkt trzeci, dodaje się paragraf trzeci, który otrzymuje brzmienie. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, dziękuję. Czyli uważam, że dyskusja w tym punkcie została zakończona. Ogłaszam 10-minutową przerwę i proszę zarząd o zabranie się. Proszę Państwa, bardzo proszę. Wznawiamy posiedzenie. Obrad sesji 26. Chciałam uprzejmie zakomunikować Państwu, że posiedzenie zarządu się odbyło i zarząd jako projektodawca wycofał 3 głosami za i 1 wstrzymującym się projekt uchwały z porządku obrad. Uzasadnienie. W związku z uwagami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości projektowanej inwestycji, zarząd zwróci się do inwestora o ustosunkowanie się do przedstawionych uwag. Zarząd wystąpi do Wydziału Architektury o wydłużenie terminu złożenia opinii w tej sprawie. Ja tylko pragnę dodać do tego tematu, że jestem zdziwiony, Panie Łukaszu, że Pan wczoraj nie reagował na komisjach, z tego co mi koledzy powiedzieli, że absolutnie nie widział Pan żadnych negatywnych oddziaływań tej inwestycji, przez co myślę, że byłoby łatwiej, bo już na komisjach mogłaby być ta decyzja podjęta w odpowiedni sposób. Nie musielibyśmy dzisiaj, prawda, tutaj ściągać mieszkańców, bo być może Pan przedstawiłby takie wnioski, jeżeli Komisja Zagospodarowania Przestrzennego zarówno jak i Komisja Sportu zobaczyłaby to szanu, ale może dobrze się stało, że Państwo nie wiem, w ciągu 24 godziny zostali powiadomieni, więc to też operatywne Panu proszę doświadczyć, chyba że coś innego tutaj. Mogę jednym zdaniem odpowiedzieć, ja na wczorajszej komisji tego projektu środowiska dwukrotnie się pytałem wszystkich zgromadzonych radnych, nie tylko członków komisji, czy widzą jakieś negatywne oddziaływanie i... Ale Marcin, ja tak też się Pana pytałem. Nie odpowiedział często. Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Proszę bardzo. Tylko, że niestety wcześniej zarząd się, przygotowując projekt uchwały, nie zainteresował się tym tematem w sposób należyty, więc czynienie teraz uwag koledzy jest chyba akurat nie na miejscu.
Stefanie, zarząd zapoznał się odpowiadając panu i po prostu myśmy być może nie zauważyli tych zagrożeń, o których pan zarząd. Pan, ja nie przeszkadzałem pani, jeżeli pani chciała zabrać głos, to proszę rękę udzielimy. Być może nie zapoznał się, zresztą powiem panu dokładnie, że zapoznawaliśmy się z tym i akurat nie przekonały tam z tych punktów, które pan Łukasz, prawda, na odwrocie z opinii mieszkańców tam stworzył, to generalnie pan nie wszystkie punkty mi przekonały, natomiast zauważyłem punkt, które nie brałem pod uwagę w momencie, kiedy rozpatrywaliśmy to opinię. A rozumiem budowę. Teraz przyjąłem interes. W takim razie odwrócę panu szefowi zarządu, odpowiem, że świadectwem tego, że zarząd nie przygotował się w ten sposób, na przykład sformułowania po raz kolejny uzasadnienia, które nie jest żadnym uzasadnieniem. Gdyby było przygotowane w sposób merytoryczny, można by było uznać, że zarząd składał sprawę, tak to nie wiadomo, o co chodzi w ogóle. Taka jest niestety rzeczywistość. Ja mogę panu powiedzieć, to jest merytoryczne uzasadnienie zgodnie z tym, jak mamy uzasadnienia przygotowywać, a to, że nie spełniono pana oczekiwań, to jest inna sprawa. Proszę sobie wziąć słownik języka polskiego, przeczytać, co znaczy słowo uzasadnienie. Naprawdę, czy państwo nie rozumiecie? Panie, już dwa razy zabierzcie. Bardzo proszę. Rozumiejąc Państwa obawy o tę inwestycję, chciałbym Państwu podpowiedzieć jedną rzecz. To, że procedowane jest to w trybie ulicy PS, nie pozbawia Państwa przedmiotu strony i nie zamyka Wam drogi postępowania. Możecie Państwo normalnie występować tak, jak każda ze stron, oczywiście te osoby, które spełniają przesłanki. To znaczy bezpośrednio sąsiadując z terenem inwestycji, te osoby mają jakby z automatu przymiot strony i możecie Państwo wnosić wnioski. Przysługuje Wam również prawo do zaskarżenia decyzji, która zostanie wydana, ale niestety w tym trybie musicie Państwo pilnować obwieszczeń. To znaczy te obwieszczenia są tak, jak to na początku powiedziane, w internecie lub na tablicy ogłoszeń w Wydziale Architektury. Ubolewam i o to od 2 lat walczyliśmy, żeby tego typu rzeczy były również wywieszane w naszych biznesowych gablotkach. Niestety stanowisko zarządu jest inne. Bo to by Państwu ułatwiło jakby czy przybliżyło tą wiedzę o tym, co się dzieje, na jakim etapie to jest. Te obwieszczenia mają wisić przez 14 dni, w związku z tym jest dość czas, na którym się zapoznać, żeby zareagować, sformułować wnioski, ewentualnie zaskarżyć potem do drugiej instancji tą decyzję, jeśli ona się Państwu nie spodoba. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Proszę Państwa, przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. To może króciutka przerwa techniczna, że tak powiem.